Cześć ludziska, witam was ponownie w Zagrajmy w Call of Duty. Nigdy nie przeszkadzaj przeciwnikowi, gdy popełnia błąd. Napoleon Bonaparte. Bardzo ważne słowa. Kolejny odcinek z Mateczki Rosji. Zakończyliśmy w tym miejscu. Ja też. Jestem snajperem. No ale jak tam chcesz, mogę spróbować być cicho. Private Kovienko, as the fastest man here, you will be debate. Me? No thank you, comrade. That is an order! Alexei will cover you with the sniper rifle from here. Now go, before I shoot you myself! No, musimy likwidować snajperów. Zostało jeszcze ich sześciu. Tu jesteś. Dobra. Warto właśnie oddać lunetę. Tu cię mam. I wyszukać błysków. On będzie przynętą. I jeszcze dwóch. Wow, ale zarwałem. Weźmy apteczkę. Tu jesteś. Go, 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 go! Power Rangers! Ninja Storm. No, niemieckie samoloty. Ale nas tu teraz przygwoździli. Fajnie zrobione te samoloty. Jezu! Nienawidzę tych MG42. Dobra, od razu w takim razie biegniemy tutaj. Granaty. Ja nie zginę. No, oczywiście, że zginam. Koleś to jest za dużo. Trzeba ich będzie jakoś wykurzyć. W sumie ja mam pomysł jak. Dobra. Wow, 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 wow. Myślałem, że mi się uda. Fucking shit. Nie lubię tej części. Ha,
No i tutaj cały czas będzie przychodzić. Tu nie ma końca ich. Kurde, jeszcze ten na górze. Prawie. No, tym razem nic nie obrywałem. Zapiszmy się tutaj. Ja trochę obrywałem. Macie tam. Skąd? Chyba, że... O, właśnie. Albo oni z tej strony się kończą jednak. Dostał w dłonie. Sejwik. Najpierw spróbować, wiecie, jak jest z flanki zejść. Weź, spadaj. Teraz musimy iść. A, potem tym... A, tutaj się właśnie dwóch pojawia. Niestety jest to nie do zniszczenia. A dzięki temu mamy tutaj wejście. Cel misji został uaktualniony, nie ma rzucania granatów. O. A, dobra, dzięki. To też jest jedna z takich bardziej upierdliwych misji, bo potem będziemy musieli tego miejsca bronić. Granaty chętnie. Jezusie, wow. Ja nie widziałem kolesia. Jeszcze granat mi wynikł wyrzucił. Ja pierdzielę. Co się dzieje? No pierdzielaj. Tu byłeś, frajerze. Ktoś ma ochotę na wannę? Z góry. Myślę, to jest takie miejsce. A, wróg. Luz. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Może granat gdzieś rzucony. O, jeszcze z tyłu. No, to ten budynek to jest istna pułapka. Jeżeli chodzi o takie atakowanie. Nie. Są jeszcze dwa piętra do odzyskania. Fuuu. No, przejdźmy się, ja bym chciał poszukać apteczek. O, właśnie. Apteczki granatów nie mogę. Ale bardziej mi na apteczkę zależy. Słuchaj, tupska. Trzeba wejść jeszcze piętro... Jeszcze ile zostało? Dwa piętra, czyli jeszcze piętro wyżej trzeba wejść. Ajajajaj.
Comrade Will! Sagen Sie dem Kommandostab, schalten an! Wow! No dobrze, tak, nasi także. Sorry. A mi budynek zrobił wroga, zostało jeszcze jedno piętro. Czyli gdzieś jeszcze jakiś wróg łazi. Pewnie gdzieś na niższych kondygnacjach, bo tutaj nic nie ma. To jest mój. Ale teraz będzie zabawa w szukaj i znajdź. Halo, pan Niemiec, gdzie pan jest? Na szczęście nasi chłopcy schodzą z nami, żeby zabezpieczyć cały budynek. Gdzie on jest, kurde? Pewnie w piwnicy siedzi. Czyli to miejsce, gdzie żeśmy tam chyba patrzyli. Tu jest czysto z tej strony, dobra. A właśnie. Tak, myślałem, że jeszcze piwnica zostanie. Wow, ej, panie. Znaczy... Kur. No, ja też wiem, gdzie oni są. Zresztą można też zejść z tej strony. Wow. No mocno tam bił. Ale mamy. Mamy się spotkać z naszym dowódcą na czwartym piętrze. Tu było wejście. Oki. Myślę, że ten odcinek będzie taki krótszy, ponieważ następna misja jest dosyć długa, jeżeli chodzi o obronę tego budynku. Teraz tak, tu by było wejście. I jeszcze gdzieś powinno być wejście na piętro wyżej, tu jest. Comrade Alexei, we've got those anti-tank rifles on the second and third floor. You take out the tanks, we'll stop the troops. A, bo jednak nie. Here they come! Ready on the anti-tank rifles! Anti-tank rifles ready! Machine gun! Machine gun ready! Get ready, comrade! Tutaj na drugim piętrze. Nie, co się dzieje? Fucking shit. Jest ta różnica. Tu. Teraz to na trzecim piętrze mam użyć. Kurde, jak ja się tu gubię w tym budynku, tu jest wejście. Fucking shit, fuck, nie w tą stronę. O, posiłki przyjmę za 4 minuty. Musimy się tu utrzymać przez 4 minuty, ale dostałem. Dobra, problem teraz jest to, że nie będą nas z każdej strony kurde atakować. Jest coraz więcej czołgów, coraz więcej kurde wszystkiego. A się już nie wiem, co wchodzą. Wow. Ah!
Pamiętam, że kiedyś gdzieś zabunkrowałem się w jakimś takim fajnym miejscu. Gdzieś przy jakichś schodach. O, tutaj. Ja tam miałem wgląd na to, co się dzieje na dole i kto wchodzi po schodach. Debil. I to właśnie będzie takie morze trupów, można by powiedzieć. Czesą się. A właśnie. To są dosyć bezpieczni, można, że mamy z tyłu ściany, mamy z trzech stron ściany. Mogą nam wejść tylko z tej strony. Zostały jeszcze 2 minuty. To jest najlepsze miejsce do obrony. No, trochę oberwałem. Apteczki? Dobra, zapis. Zostało trochę mało czasu już. Jak wykopertnął się. A tam cały czas czołgi atakują, Niemcy napierają. No czekamy cały czas na te przeklęte posiłki. Myślałem, że to są, wiecie, dwie osobne misje, a to jednak nie. To wszystko to jest kurde jedna misja. Ale mi to przypomina sytuację z Crazy Z, ja też miałem, tam był taki magazyn do... No tam było, trzeba było go odbić czy coś w tym stylu. I też właśnie, wiecie, strzelba, tryb stealth. Strzelba, tryb stealth. I tak cały czas. No bo tyle ciał. Na. Teraz trzeba się pozbyć całej reszty tej gromadki. Co to miało być? Wow. No, granat. Jeszcze jeden. Daj mi rzucić granat, kurde. Dąż do posiłku przed budynkiem. Uff, udało się. Prowadź, prowadź. Jaka jazda. Siema. Kosygin. I w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.